jak widzę dobrze, to witam w drugiej części Genocide'a. Dzisiaj Waterfall. I prawdopodobnie Undyne. 18. O, ta muzyka jest fajna. To po nie wiem jak spowolniona jest super. Tutaj możemy w sumie na nich poekspić w tym miejscu. Ewentualnie jeszcze możemy iść do sekretnego pokoju, który jest tam. Tam jest chyba jakieś jedzenie, ale nie pamiętam ile ono daje. I się przekonamy. Ta spowolniona muzyczka jest super. Dobra, chodźmy. I jedzenie jest pod tą ławką. O, czy to jest jedno z lepszych jedzeń, jakie mamy w tym momencie. 11. O, 10 level już. Próbuję sobie przypomnieć, gdzie była broń z dziecka, a nie pytam dokładnie. W pokoju chyba przed... Może nie przed wioską Temi, ale następny... Przed. O, idźmy po prostu dalej. Zobaczcie zaś ile został postaci, bo jak jedna to zrobili to po prostu w tym pomieszczeniu, tu jest następny. Dobra, pamiętam jak się to przechodziło. To już otwarte. To będzie nas online gonić. Ajajaj. Nie gin. Dobra, tu już nie ma szans trafić. Ale bo blisko, a myślałem, że tu jeszcze jest jakiś safe point. Choć jeden. Ominąłem? Dobra. Tak, no jeden pozostał, super. Dobra, tutaj nigdy nie ma chyba. O, a tu już jest. O. Pozdrawiam osoby z Argentyny. Jak tu trafiłeś, to nie wiem, ale pozdrawiam. Nareszcie. Dobra, to jest ta broń trochę wkurzająca, ale nie, przynajmniej mamy zrobione zabicie wszystkich po drodze. Teraz skręcę się, skąd wychodziłem, chyba do i w prawo. Bajo jaju. Siema. Dobra, zerwało na chwilę chyba Steama. Wiesz, zobacz, dobrze wszystko widać. W czym? Na Steamie. Nie zerwało nic? Dobra, bo przez chwilę był lag.
A Szyren skończy tu widział, przyzabiliśmy wszystkich. Miałeś opowiadać swoją historię, jak tam coś ten tego teraz. No to ci mówi, pisałem już. A, koks. Tylko po to wbiłeś. Co? Po co wbiłem, bo mi się, bo tak. Nie, dobra, piękna historia jest taka, że jak wczoraj Mejzo miał to, że było już Purzyno, siedziałem przy komputerze. To u mnie było coś takiego, że na plastyce w 7 klasie, gdzie byłem też mocno toksyczny przez jakiś czas, narysowaliśmy komiks świąteczny. Ale to nie miał być taki zwykły, tylko jakiś dziwny. Co mówisz? On dalej jest toksyczny, jak coś, by the way. Ja toksyczny. Skoro podpalałem tę toksyczność. Aha. Fajnie. Nie no, koks. Nie, tak serio to... No, było coś takiego, że komiks świąteczny taki dziwny trzeba zrobić. No i zrobiłem. Rudy powieszający dosłownie powiesił choinkę, wiecie, jak samobójstwo. Oraz jeszcze jakieś spotkanie ze złem. Miałem chyba coś tam dorobić jeszcze z potrąceniem, ale nie robiłem już tak dużo. By the way, ludzie ten, subskrybujcie mej... Tym razem nie dostaniesz reklamy. Nie ma darmowego reklamowania się. Dobra, i oto proszę państwa, będziemy mieli zaraz drugi atak Undynę. Dokładnie z podziemi. W podziemiach atak z podziemi. Dobór słownictwa. Duży. Zabiera mi to sprzed twarzy. Kurde, w którą to się biegło? Siedź. Kurde. Dobra, jest dobrze. I tutaj Undyne wpadnie na super genialny plan, że zamiast nas złapać, żeby zabić w tej chwili, to lepiej nas rzucić z klifu, bo to jest przecież taki dobry pomysł, jak kogoś chcesz złapać później, to go rzucasz z klifu. Ma sens. Dobra, po prostu cię zabijmy. O, tak się mnie wkurzę, że masz w końcu ciało. Bo tak mnie nienawidzisz. Dlatego, skoro masz takie piękne ciało, zginiesz. No, jesteśmy chyba bliżej Undyne niż myślałem. To jest ten pokój, gdzie... Tu jest Monster Kid. Tu będzie szczęka z Undyny, a potem będzie myśli tam na górę z nią się bić. No, jak to jest ten pokój do walki, to trochę słabo.
bo to znaczy, że trzeba walczyć z tym, co się ma, a ja... No nie powiem. Przynajmniej tamte lepsze dzień zachowali na szansę, ale... Trochę trudniej nam będzie teraz. Jo! Tak, Undyle ci powiedział, że wszystkich zabijam. Nie podoba ci się to, to wynocha stąd. Error! Dostała! Tak, przecięcie na pół to jest nic. Ty masz tu widoczną ranę przecięcia na pół. Faktycznie nic. O, zamieniaj się w pył. Jednak nie, this isn't my final form. Dlatego wklepię ci... Widwę w dupę niczym czwarty sposób. Że skończysz na swoich Steamach za te reklamowanie się. Dobra, pora zacząć. 60 HP. Dobra, jednym zepsułem. Ostatnio grałem u kolegi, więc pamiętam początkowe ataki. Ta muzyka jest zajebista. Pozdrawiam. Ajajaj. Mała ta kreatura. Fuck my life. Aj, za szybko. Dobra, jeszcze raz się można leczyć. Kurde, na tej kawiaturze małej umie się ciężko walczyć. Na czysto, oh fuck. Na czysto to teraz zostanę. Ja skupić się muszę. Dobra. Fuck. Dobra, jest lepiej, ale nadal źle. Aj. Aj. Dobra, trochę mi rozproszył ten atak poprzedni, ale jak na pierwszą próbę jest dobry nawet. Ajajaj, kurde. Te podejście zląbałem. Na starcie. Skarpa, co ty robisz? To przegrajmy tą jedną, bo po prostu zrąbałem. Jezu, znowu przerąbałem. No nie! Ale za blisko ściany, kurde! Ten atak...
tak za bardzo się kręci, to tak rozprasza. Ale mi się porypała kolejność teraz, zobacz. Dobra, ale jest dobrze. Już peją przeszliśmy. To jest właśnie z tą kolejnością, co ja mówiłem. Raz się pomylisz, to ci się zlipie cały atak. Dobra, trzy razy na tym ataku dostałem. Skorpo, co ty wyprawiasz? Oj. No Skorpo, cztery hity, naprawdę. Dobra, rozproszyłem się. O kurde, z tym atakiem! O! Dobra, zróbmy to. Bo zrąbałem. Zlopułem paczenkę wytórze. Owie na czysto. Chwila, teraz będzie ten dziwny atak. Tak? Prawo. On ma taką trochę przestawioną końcówkę, z tego co zauważyłem. Thank you.
najwięcej jest pół godziny, ale 40 minut jako szary nie żyje. Uff. Ja no wiesz co, determinacja kontra determinacja to wygra gracz tu najwięcej. Ale nie weźmy, bo Asgore to tchórz. Dajcie mi save'a. Dobra. Ktoś był na live, więc to widział. Ile to jest 2 godziny 13 minut? No to tak, to jakoś 40 minut mniej więcej. Wiesz co, nie dziwię się, że tak możesz ścinać. Nie dziwię się, że tak możesz ścinać, bo po prostu... Mam testuję trochę lepsze ustawienia streamu, żeby była większa jakość, a tu trochę więcej... Zabieraj... Mikrofon przewróciłem, super. Zabieraj internetu. No dobra. Na tym skończymy ten stream. Na pokonaniu Undyne. Następny, nie wiem kiedy, ale to będzie z zabijania wykole. No to tak, no dziękuję po prostu za oglądanie. Mam nadzieję, że wam spodobało. Pozdrawiam każdego, to było, szczególnie tą osobę z Argentyny, bo zdziwiło mnie to. To trzymajcie się, no i cześć. Mówię, może coś jeśli będzie jutro, może nie wiem, zobaczcie się.